Witam w antykwariacie Biblioteki Kraków. Wybrane biblioteki już czekają na Państwa. Zachęcam do wypożyczania naszych zbiorów. Dla tych, którzy jeszcze nie chcą opuszczać swoich domów, przygotowałam kilka propozycji, które być może znajdziecie w swoich domowych biblioteczkach. W moim domu zawsze było mnóstwo książek Józefa Ignacego Kraszewskiego. Chata za wsią, Stara baśń, Ulana, Dziadunio, Ostap Bondarczuk, Ramultowie, Pałac i folwark to tylko niektóre z tytułów, które poznałam dość wcześnie. Dorobek Kraszewskiego jest imponujący. Napisał i wydał około 600 tomów, w tym 232 powieści. Kraszewski był nie tylko pisarzem, publicystą, wydawcą, historykiem, encyklopedystą, ale także malarzem i grafikiem. W październiku 1879 roku w wyremontowanych Sukiennicach odbył się jubileusz 50-lecia pracy twórczej Kraszewskiego. Uroczystości trwały tydzień. To wtedy Henryk Siemiradzki podarował Krakowowi swoje arcydzieło, pochodnie Nerona, które stały się pierwszym eksponatem wkrótce powstałym Muzeum Narodowym. Może jeszcze warto odkurzyć książki Kraszewskiego?